Dzień dobry kochani, witam was w pierwszym podróżniczym vlogu od niepamiętnych czasów. Wybieram się aż nad nasze polskie morze do Jastrzębiej Góry z moją mamą. Jestem przeszczęśliwa, że w końcu jakaś odmiana, że zabieram was ze sobą, także mam nadzieję, że pokażę wam nie tylko piękne widoki, ale i pyszne jedzonko. Także zapraszam. Dojechałyśmy, moi drodzy, do Fali. Czyli ostatnie doświadczenie w wegańskiej knajpie. Kiedy twoje jedzenie czeka po tych wszystkich godzinach, a mamy nie ma. To jest mój ukochany talerz falafel. Słuchajcie, te wszystkie rozmaitości, to jest istny raj. A u mojej mamy szakszuka i czekam, aż wróci z łazienki. Słuchajcie, nie chcę nic mówić. Ale pada, więc herbatka, filmik, może przestanie padać, to pójdziemy na spacer. Wow, ale pięknie. Wow, patrzą jak to wygląda. No. Jestem tu po raz pierwszy i jest po prostu bosko i powiem szczerze, że to, że nie ma ludzi, jest absolutnie fantastyczne. Nie przyjeżdżajcie. Stwierdziliśmy z mamą, że to jest taka leśna Narnia, co wy na to? To jest pięknie, naprawdę, jestem w szoku. I nie zrozumcie mnie źle, ja po prostu jestem w szoku, dlatego że od bardzo wielu lat nie spędzałam wakacji nad polskim morzem. Co więcej, jak spędzałam, to było w zupełnie innej części, w Międzyzdrojach, które też uwielbiam. Więc no, nie sądziłam, że to jest tak pięknie. Jesteśmy zachwycone i trochę jest taka pogoda, jakby miało się przejaśniać. Nie wiem, jak się patrzy właśnie na horyzont, no i dni są takie długie, więc no, ja jestem przeszczęśliwa. Jest wspaniale i właśnie jest mało ludzi i jest tak spokojnie. I chyba to jest najważniejsze. Ale na plaży czy na alejkę? Na plaży czy na alejkę? Dobrze, szefowa zdecydowała. Dajcie znać, czy jesteście ludźmi morza czy gór, bo ja jestem w stanie być człowiekiem i morza i gór jednocześnie, ale jakbym miała wybrać jedno, to zawsze wygra morze. A u ciebie, mami? Może morze? Na pewno morze. Tak naprawdę po to się jeździ nad morze, proszę Państwa. Otworzę gofrownicę, chciałam powiedzieć. Gofiarnię? Gofrownię? Otworzę miejsce z goframi wegańskimi, sieć w całej Polsce. Dzień dobry, kochani. Czas na ten najpiękniejszy moment poranka, czyli kawka. Ja nie wiem, co sądzę o jedzeniu owsianki w talerzu do zupy. Ale nasze pierwsze śniadanko, klasyczna owsianka z truskawkami, pistacjami, tahini, z cynamonem i banankiem. Słuchajcie, to jest przylądek Rozewie, czyli miejsce, które było jeszcze do jakiegoś czasu uważane za najbardziej wysunięty na północ punkt w Polsce i to jest latarnia, która to symbolizuje w ten piękny dzień, jak prawie że z San Francisco. Powiem wam, że nie wiem, czy w ogóle mnie słychać, bo ten szum fal i śpiew ptaków to jest niesamowite połączenie i ta aura z horroru ma niesamowity urok. Znaczy, wy widzicie te dżungle za mną? Wow, jak pięknie! Nie wiem, co ci panowie na to, ale postanowiłam ich uwiecznić, ponieważ podziwiam ich całym sercem. Słuchajcie, ja nie potrzebuję wiele do szczęścia. Zestaw surówek, ziemniaczki, raz można, chociaż powiem wam, nie wiem, czy chcę to mówić. No może trochę wstyd, ale mam, słuchajcie, falafela, którego wczoraj nie zjadłam w Fali. Wziąłam go na wynos i teraz mam pełny obiad. Polecam.
Jeżeli zastanawiacie się, gdzie najlepiej zjeść wegańsko w Jastrzębiej Górze, odpowiadam: u mnie w apartamencie. Zrobiłyśmy szparagi z pomidorkami, moje ukochane, mogę wam podlinkować przepis. Jest guacamole, świeży chlebek mamusi, mamy szprycerka. Zapomniałam o paście bezrybnej. Słuchajcie, ja głęboko wierzę, że liczy się systematyczność, więc właśnie zrobiłam workout z moją ukochaną Melisą, o której wam ostatnio mówiłam, który trwał 7 minut. I jest 10. Dzień dobry, kochani. Dochodzi 9. Jestem sobie na tarasie, piję wodę. Moja mama jest śpioszkiem, więc ja już tutaj zdążyłam sobie pomedytować, ponotować. Jest cieplutko, jeszcze pochmurno. Dzisiaj, słuchajcie, idziemy na Hel. Ojej, jesteście pierwszymi osobami, z którymi rozmawiam. Ale jestem taka wyspana i taka szczęśliwa. Kwoli ciekawostki, to jest ten mój ukochany notes z Magic of Eye. Podlinkuję go wam może. Jest po prostu wspaniały. Tutaj jest morze. Musicie mi zaufać. Zatoka. Słuchajcie, przejeżdżamy właśnie przez przez Juratę. I uśmiałam się, że się cała poplułam, bo mama powiedziała mi historię, że tutaj niedaleko, jak byłam, ile miałam lat? Rok. O nie, mam taka malutka, tak. Jak miałam rok, to wpadłam do kałuży twarzą i leżałam i się nie ruszałam. I rodzice się przestraszyli, że się utopię, ale czajcie, jakie dzieci to mają, po prostu wpadła i leży. Ale tak kiedyś zrobiłam na nartach, że się przewróciłam i leżałam, bo stwierdziłam, że no bolało mnie i to było takie śmieszne, że tak leżałam i pamiętam, że podjechała do mnie Natalia i myślałam, że coś mi się stało, bo ja się nie ruszałam, a ja po prostu stwierdziłam, że nie, no to jest jakiś hit. Ale i leżałam tak twarzą w niej, tak. I w ogóle nic? No nic. Ale jak już dusiłam się? Nie. Po prostu? Po prostu. Po prostu. Zgon taki? Tak. O Boże, sakra. Kochana, się bardzo nam się podoba, znaczy ja tutaj nigdy nie byłam jako świadomy człowiek. Właśnie wjechaliśmy z Juraty do Helu, także idziemy sobie pochodzić po Helu. I wracając, zatrzymamy się w Juracie, bo to jest no przeuroczo, naprawdę. Wiecie, to jest pierwszy promień słońca, który zobaczyłam od kilkunastu godzin i to jest takie piękne, a jesteśmy w ogóle w barze Alternatywa, który serwuje tutaj z jedzeniem między innymi. Dzięki. Placki po cygańsku, ziemniaczane z suróweczkami, wegańskie i taki widok. No, dzień dobry. Słuchajcie, fail to mało powiedziane, bo panie pomyliły w ogóle zamówienia nasze z ludźmi z innego stołu. Ale finalnie dostałam przepyszne placki po cygańsku z takim jakimś, nie wiem, tatarskim sosikiem i suróweczki, także ja jestem w raju, mama była zadowolona. No, a weganizm nadpolski może jeszcze nie zawitał tak do końca. Słuchajcie, marzenia się spełniają. Są stopy na plaży. Tak, moi drodzy, porady metowe w chałupach brzmi kusząco, ale ja osobiście wolę to. Zobaczcie. Ta-dam! Malibu po prostu. I tutaj coś pięknego. Kto oglądał La La Land, zrozumiał moje porównanie, ale ja bym tutaj widziała spacerującego, gwiżdżącego Ryana Goslinga. Teraz dostanę, zamknę ten film za prawa autorskie Moniki Brodki, więc to są grejpfrutowy. Wybaczcie mi tę drobną ignorancję, ale no, kto by pomyślał, że takie cuda tutaj spotkamy? Naprawdę, uwierzcie mi, tutaj nigdy nie byłam. No, z drugiej strony tak pięknie. Dzień dobry, kolejny dzień z nami, na szczęście nie za nami. Sobota, wyjeżdżamy z Jastrzębie, bo miało być upalnie i plażowo, a jest tak ciepławo i pochmurnawo, więc jedziemy szukać słońca do Dębek, tak? Jeszcze tam nigdy nie byłam, więc też z chęcią podzielę się z wami moimi wrażeniami. Też wam nie pokazywałam nic od rana, bo była kawka, była pyszna owsianka, no i mam nadzieję, że będzie jeszcze dużo pyszności i pięknych widoków.
morzu, że chce mi się po prostu patrzeć w dal, w ciszy, w cudzysłowie, bo tutaj jest słuchać szum fal, śmiechy ludzi, trochę rozmów. Jest tak po prostu błogo, że jest mi o wiele łatwiej właśnie tak sobie medytować, można powiedzieć, niż na co dzień. Jest coś tak urzekającego w tej aurze i daje ci poczucie takiego spokoju i relaksu. Uwielbiam. Polecam. Karolina Sobańska. Ten pan jest legendą mojego dzieciństwa, bo on sprzedaje orzeszki w karmelu, słuchajcie. Dajcie znać, kto się na to łapał. Chociaż bardziej chyba gotowana kukurydza ona zjeżdżała, nie, mami? My kupowaliśmy gotowana kukurydza? I orzeszki w karmelu też? Czy bardziej gotowana? No właśnie. A lody? Lody bambino. Ale głównie była kukurydza. Tak, jest super. Pięknie. Zobaczcie, jak pięknie. I jeszcze ten śpiew ptaszków. Przyszliśmy do restauracji Credence, moi drodzy, to będzie typowy posiłek Karolina nad polskim morzem, czyli surówki, ryżyki, ziemniaczki. Pozdrawiam. Słuchajcie, wygląda to pięknie. Warzywa grillowane z pestkami, jest ryżyk, są ziemniaczki, są rzeczy mamy, są surówki, naprawdę. Chciałabym pokazać mamę, ale pokażę wam, że pogoda jest piękna i ten film jest jednak sponsorowany przez Tyskie. Moje modlitwy zostały wysłuchane. Wyszło słońce, a ja mam wszystko, czego pragnę, czyli herbatkę rumiankową, nowe L. Mam mój notes, mam długopis, jest mi ciepło, jestem ubrana i słuchajcie, taką mamy sytuację. Wspaniałość. O, chciałam powiedzieć, że ten obiad był przepyszny, że w ogóle obsługa była wspaniała, więc polecam wam kredens, dlatego że pani, która nas obsługiwała, była mega współpracująca. Było wszystko bardzo doprawione, nie było żadnych faili w przeciwieństwie do wczorajszej sytuacji. I co jeszcze chciałam powiedzieć? A, na przykład zamiast parmezanu poprosiłam o prażone pestki, więc to też było bardzo fajne. No, tak jak mówię, kupiłam sobie nowe L, będę sobie jeszcze tutaj robić może francuską. Właśnie wzięłam zresztą od francuskiego. Orzesz rybna. Rybna. Mama się dzisiaj śmieje z moich żartów, więc zajmę książkę. Generalnie to pada mi telefon, ale chciałam się tylko podzielić z wami taką małą refleksją. Szukam generalnie obudowy na telefon i bardzo chciałam kupić obudowę, która będzie etyczna, przyjazna środowisku. Udało mi się z waszą pomocą na Instagramie znaleźć dwie firmy, które były bardzo fajne i tak grzebałam sobie na ich stronach. Jedna z nich miała akurat nawet super promocję, można było kupić dwie w cenie jednej. Pomyślałam, dobra, to komuś dam tę drugą obudowę. I potem zobaczyłam, że te obudowy są ze Stanów i że muszę zapłacić za przesyłkę i wtedy doznałam olśnienia, że jaki ma sens zamawianie produktu, który jest ekologiczny i nie wiem, biodegradowalny, skoro on do mnie przyleci z drugiego końca świata i obciąży odpowiednio naszą planetę. I brzmiało mi to jak po prostu czysta hipokryzja. Miałam podobne przemyślenie ostatnio też w kontekście szczoteczek do zębów, o czym wam powiem w następnym tygodniu, bo o ile się nie mylę, to będę miała dla was film o wieczornej rutynie, także wiele osób się ucieszyło, że taki film planuję, także nadchodzi. Więc jestem ciekawa waszej opinii w kontekście tych obudów, czy rozumiecie mój dylemat, czy może ktoś z was ma podobne przemyślenia. I przy okazji, jeżeli znacie jakieś firmy, które na przykład stacjonarnie w Warszawie sprzedają obudowy albo są produkowane w Europie, to dajcie mi znać, bo bardzo chciałabym nosić mój telefon w czymś, co nie jest skarpetką. Aż wstyd się przyznać, ale serio, mam go w skarpetce. Także jest no eko i jest super, ale trzeba wyjmować ją z tej skarpetki i powiedzmy sobie szczerze, nie każdy, kto widzi to w restauracji, ma ochotę dalej jeść, nie żartuję. No, po prostu taka refleksja ode mnie. A, jest cudownie i pięknie, patrzcie. Zobaczcie, taki mam widok. A tu jest słońce, jest 18 i ono się nigdzie na razie nie wybiera. No raj. Proszę Państwa, ostatnia kolacja, chili, które przywiozłyśmy sobie z domu i dopiero dzisiaj je jemy, ponieważ tak bardzo kuszące były surówki w smażalniach. Witamy w Malibu, proszę Państwa. W końcu ostatniego dnia przyszły koleżanki na zachód słońca. Było warto. Jest pięknie. Thank you.
chciałam tylko powiedzieć, że kończy się nasz ostatni pełny dzień. Ktoś się dobrze bawi. A my się widzimy jutro, słuchajcie, wracamy do domu, ale idziemy do Gdańska, więc zabierzemy Was jeszcze na jakieś pyszne jedzonko. I zostańcie do końca, bo będę miała dla Was jutro jeszcze ważne ogłoszenie, a teraz oddaję władzę mojej mamie, która pokaże Wam zakończenie. Mamy niedzielę, my dojeżdżamy do Gdańska, jest przepięknie, zrobimy sobie spacer po Starówce i odwiedzimy Mannę 68, czyli restaurację, o której słyszałam od dawna. Ja nie jestem dobra w Trójmiasto, byłam tam raptem w jednej knajpie i raz byłam w jakimś Piłeju, więc jestem mega podekscytowana, menu zapowiada się obiecująco, jest 12.30, nawet nie jest 12.30, w każdym razie już jestem gotowa na obiad, także zabieramy Was ze sobą oczywiście. Pięknie. Dotarły. Prosto do knajpy. Patrzcie, jaki mam widok. Coś pięknego. Gdańsk jest boski. Na dobry początek, słuchajcie, chłodnik prawdziwy. Proszę Państwa, gofry z mac and cheese. Czajcie to? Gofry z mac and cheese. A u mamy makaron chow mein. Też wygląda całkiem fajnie, ale aczkolwiek moje wygląda coraz lepiej. Ja chciałam powiedzieć, że moje. Z mamą, że to jest miejsce, gdzie mogłabym mieszkać Gdańska Keri Bradshaw. I obie to stwierdziliśmy osobno. A tak jest pięknie. Prawda. Powiem tak, Amsterdam Amsterdamem, Kopenhaga Kopenhagą, Berlin Berlinem, ale to jest po prostu przepiękne. Słuchajcie, wegańskie lody kawowe w takim oto miejscu. Chat. Jakby mój zachwyt się nie kończy. Zarówno nad widokiem, jak i jakością tego aparatu, ale zobaczcie. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Dajcie mi koniecznie znać, czy byliście w Gdańsku. Jeśli nie, to wbijajcie. Jestem w takim mikrokorku, bo zbierzamy się do bramek na autostradzie. I pomyślałam, że już chyba czas zakończyć ten film. I na koniec podzielę się z Wami moimi wrażeniami w pigułce, więc tutaj jednogłośnie z mamą stwierdzamy, że w tych okolicach naszego nadmorza numer jeden to będzie Jurata, ale numer dwa miejsce, w którym się zatrzymałyśmy, czyli Jastrzębia Góra, szczególnie pod kątem właśnie tego, jak malownicze jest dojście do morza, to co widzieliście na początku, czyli te, ja to mówię, bory, czyli te niesamowite takie lasy na wydmach, to było coś, czego ja nigdy wcześniej nie widziałam i właśnie mówiłyśmy, że jakby ktoś powiedział, że to jest jakaś Kambodża, to byśmy spokojnie uwierzyły i byśmy się zachwycały pewnie 100 razy bardziej, także to jest, proszę, kierowca rajdowy. Jurata po prostu, jeśli chodzi o taki kurort stricte wypoczynkowy, no to coś przepięknego. No, dla mnie bardzo ważna jest też zabudowa i cała taka atmosfera tego miejsca. Im mniej jakichś, wiecie, reklam takich straganowych klimatów, tym lepiej. Ale takim ogromnym zwycięzcą i odkryciem spokojnie mogę powiedzieć, że jest Gdańsk. No sami zresztą widzieliście. Coś cudownego. Godzinę chodziłyśmy jeszcze po mieście, także teraz już jedziemy. Jest godzina, która? 15.20. Patrzcie. Cała Polska wraca z nadmorza. Kochani, my stoimy we wspaniałym korku. Czas zakończyć ten film i czas na obiecane ogłoszenie. Otóż jutro o 7.07 ma miejsce premiera nowego codziennika. Coś, co zapowiadałam od bardzo, bardzo dawna, ale dla osób, które oglądają mnie w przyszłości, oczywiście jest on już dostępny. Dzięki. Dzięki, dobrze wiedzieć. Jest on już dostępny na stronie i bardzo ważna kwestia. Otóż postanowiłyśmy wydać nowy codziennik tylko w wersji elektronicznej, e-bookowej, ponieważ chcemy, aby był to produkt w pełni przyjazny planecie i zero waste. Aczkolwiek, jeżeli zależy Wam na zakupieniu go w wersji fizycznej, to mamy jeszcze ostatnie sztuki starego codziennika w starej szacie graficznej. No i jak mówimy o szacie graficznej, to nie mogę nie wspomnieć o tym, że ten nowy codziennik powstał we współpracy z naszą graficzką Agatą Kość, która stworzyła sama wszystkie ilustracje i jest on po prostu przepiękny. Oczywiście wszelkie szczegóły zostawiam Wam w opisie i będę się już streszczać, dlatego że mogę powiedzieć szczerze, że się ze mnie leje. Prosto. I kolega mnie też tutaj popędza.
każdym razie ważna rzecz jest taka, że do końca weekendu, czyli do jutra, do 21 czerwca, mamy dla Was cenę promocyjną 67,67 bez żadnego kodu. Promocja jest wygenerowana na stronie, także zapraszam Was serdecznie. Wszystkie szczegóły znajdziecie u dołu i bardzo się cieszę, że w końcu mogę się tym nowym codziennikiem z Wami podzielić, bo od bardzo dawna zapowiadałam. Sami zobaczcie, ja się z Wami żegnam, kochani. To był wspaniały weekend dla nas, dla mnie, mojej kochanej mamy, która tutaj siedzi. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Niewiele było dotychczas wypraw w Polskę, niewiele filmów z Polski, także mam nadzieję, że dla Was też to była przyjemna odmiana. Dajcie znać, jakiego rodzaju filmy chętnie obejrzycie u mnie. Moja mama już wzdycha, ponieważ obie tutaj po prostu, no, jest bardzo gorąco. Także... Buziaka jest zespole. Ja nie mogę. Już mi przygrzało normalnie banie. Kończę. Czekam na Wasze komentarze. Za tydzień mam dla Was cudowną wieczorną rutynę, którą zapowiadałam w zeszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Buziaki. Pa, pa. Moja mama. Raz. Dwa.